Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Star Wars Jedi Fallen Order. I jak widzicie, a raczej jak słyszycie, bardzo spokojny nurt wody jedynie tej nam gra w słuchawkach. A gra znowu z łaski swojej, mogłaby mi nie wyrzucać kontrolera. Nie wiem dlaczego, to się dzieje ostatnio dosyć często. Dobra, udało się całkiem ładnie gościa tej walnąć. Oczywiście, bo spokojnie, póki typek nie wszedł i nie zaczął robić rozpierdzielu, tak? Typowo. Aj. Ja chciałem go przyciągnąć, trochę mi nie wyszło. Myślałem, że to ma troszkę mniejszy zasięg. Tak. Znowu mi nie wyszło przyciąganie. Lipki, co jest z tobą dzisiaj? Kurde, nie ma to jak pierwsza walka i już od razu się wygłupić, no. W tak totalnie idiotyczny sposób, bo... Billy, potrzebny syn! Tyle HP stracić na takiej walce. Aż wstyd po prostu. Dobra, co mi daje to? A to mi pozwala tutaj ten element przyciągnąć. Ale czy to oznacza? Czekajcie, teraz tak myślę. No nie do końca. Więc zrzućmy to z powrotem tam, gdzie było. Chyba, że... Właśnie, że ja mam się dostać tutaj, tak naprawdę. Przez ten cały czas miałem właśnie to zrobić. Dziękuję. Pan kolega nie żyje. Teraz muszę wyciągnąć tę kulę. O, mogę zeskanować coś. Rzućmy okiem. Co tam skanujesz? A, właśnie te kule. Ja muszę to na przykład wrzucić. Tę kulę. Ej, to przelatuje, ej, to jest nie fair. Halo. To jest nie fair. Proszę naprawić, bro. To tak nie powinno być. W sensie, mówię tutaj poważnie całkowicie. Tak nie powinno akurat być. A my teraz złapmy tę linę, ponieważ już wiem, gdzie ją musimy dać. A mianowicie, dokładnie w to miejsce. O, tutaj. I pyk. Dobra. To można odsunąć dzięki temu przy okazji. Dobra, i czy to na razie wszystko? Chyba tak, więc trzeba iść do góry. Jak się nie mylę, tutaj zaraz będziemy mieli kolejny. Czekaj, czy tam może na dół? Nie, no nie wydaje mi się, musimy chyba iść po kule aktualnie. To oczywiście jest pan strażnik, którego lepiej nie denerwować i jest nasz ukochany szczur, który tutaj zawsze stoi i wypatruje. Patrzy się w tę stronę tutaj. Z niewiadomych powodów. Szuka rodziny chyba, czy coś. Szczur szuka rodziny, tak. I idealna nazwa, nie wiem co wy o tym sądzicie, jak dam 10 na 10. Chyba znowu wrócimy tutaj do góry tym razem. Właśnie, a ja mam pewien pomysł. Kurczę, tylko że teraz już jak sobie zapisałem, to trochę tak słabo. Bo myślę o tym, czy właśnie nie wziąć stamtąd. Naprawdę? Myślałem, że mogę go tutaj przyciągnąć tak całkowicie. Ale nieważne, tylko droidy na to wychodzi, że mogę tak przyciągnąć. Więc co, myślę, żeby sobie tutaj wziąć po prostu z głównej hali ogień. Właśnie, i tutaj sobie wrzucić po prostu. Tylko tak, żeby tego strażnika nie striggerować. Przecież nie wiem, czy się da. Pewnie się nie da. Więc ja spróbuję zrobić to trochę inaczej. Na zasadzie, Lipek ucieka. Skakuje tutaj. Skakuje do góry. Zabija klony. Pyk. I teraz sobie to wrzucę tam. Nie wiem, czy to jest prawidłowy sposób. Ja od razu mówię, ja nie wiem, czy to jest prawidłowy sposób. O, ale to nie tak. O! O, a to niespodzianka. Moja głupota jednak zadziałała. O, znowu zbugowałem BD-1. Przyjrzyjmy się tam. Dobra, a pokaż mi, co tutaj masz. Haisjańskie złoto, Przyjacielu, jestem ciekaw. To, co znalazłem, jest niepokojące. Okej, za wszystko, co nam powiedział niestety Cordova na chwilę obecną. Właśnie. Teraz gdzie będę mógł wziąć to. Będę to mógł rzucić tam, chyba. No, nie do końca. Może nie do końca w ten sposób. Ale może się uda. Prawie. Czekajcie, widzicie, ja sobie to trochę potestuję i wrócę do was, jak będę miał jakąś ciekawszą wizję już na dalszy rozwój. Tylko teraz tak, nadal nie wiem, co do końca z tą sferą mam zrobić. Aha, już chyba wiem. Muszę
niszczyć ten korzeń, aby ona spadła na dół. Zobaczcie, ten korzeń prawdopodobnie blokuje dalszy wjazd na górę. Ona jak spadnie, to prawdopodobnie się tam na dole rozbije i będę mógł dzięki temu użyć jej w tamtym dołku. Okej. Okej, mastermind, czy coś. Właśnie, aż tutaj nie było czegoś No właśnie, jest tutaj coś jeszcze. Nawet można to łatwo ogarnąć. Przez przypadek tutaj w sumie wszedłem. A mamy kolejne echo. Kolejne prochy. Zapalono ją, by oddać cześć pochowanemu tu mędrcowi. Bardzo dużo na temat mędrców tutaj jest. Właśnie, a skoro my tutaj już jesteśmy, to od razu to ogarnijmy. To jest pan koziołek jeden. Nie, ale proszę to zostawić. Halo. Panie Kalu, bo pana na jednostki, z jednostek imperialnych wyrzucę. Hashtag pozdro dla kumaty. No. Okej. Okay. Jeszcze pan kozioł został. No jasny gwint, co was tyle to jest nagle? Okej. Okay. Trochę oberwało się szczurowi. Panie szczurze, bo pana czymś... Pana wynaturze. O. Dziękuję. Nareszcie. I chyba wiem też, jak się pozbyć tego, chociaż... O, niekoniecznie, może. Chwilkę. Myśl lipki. Bo to jest woda. Każda, nawet taka woda jest w stanie, o dziwo, zgasić ten płomień. Co jest ciekawe, bo ten płomień jest osłonięty z góry. Więc co, i tak to sprawdzę, bo czemu by nie? Ja jestem lipki sprawdzacz i ja lubię sprawdzać takie rzeczy. Jestem pewien, że to zgaśnie, no właśnie. Jak mam się tutaj dostać? Oto jest pytanie. Tam... Właśnie, a to jest... Widzę coś do wspięcia się w ogóle. Co to nam da? Jest, wybaczcie, przepraszam, ale wiem, że ja powinienem się skupić na fabule, ale nie mogę. Po prostu jak ja widzę takie zagadki to... coś mi bierze, tak? Nie mam ochoty ją wykonać, tylko właśnie... Po co? Po co nas tutaj prowadzi? Dobrze, widzę, że tam coś jest, ale... Oprócz tego... Chyba, że ja muszę zamknąć tę bramę i jakoś... O Boże, czy to jest aż tak bardzo... przekminione? Czekajcie, zostawmy to. Właśnie. Ja sobie tutaj zamknąłem teraz bramę, chyba, że to jest po prostu droga ucieczki dla... jakiegoś idioty, który by to zrobił, ale... A. Niestety miałem rację. To jest po prostu droga ucieczki, jakby ktoś się zamknął. Jak widać, ktoś był na tyle inteligentny, żeby o tym pomyśleć, ale nie wiem, nie mam po prostu pomysłu na to. Chyba, że... No nie, czekajcie, ale to by była przesada lekka. Wiecie, co ja mam w głowie? Czy jeszcze nie wiecie? Dobra, za dużo się z tym bawię, ja będę musiał to potem powycinać. Ale ja mam pomysł jeden. To jest totalnie idiotyczny pomysł. Od razu mówię, to jest totalnie idiotyczny pomysł. Jestem niemal pewien, że to nie wyjdzie. A może i? Ej, nie mówcie mi, że tak się da... Czy to jest... W momencie, że to nie jest sposób na to, bo jeśli tak, to jest totalnie głupi sposób, ale... Ale chyba można, czekajcie. O nie! O nie, kolejna gra, w której będzie... Lipki seruje, tak? O nie, najgorzej! Ja to naprawdę zrobiłem! Znaczy, nie wiem, czy to jest sposób na to, czy też nie. Natomiast... Udało się! Rzeczywiście da się tutaj wejść. Ej, to jest niesamowite! To jest niesamowite. Jeśli to było tak przekminione, to brawo dla twórców, chociaż jest to bardzo nieoczywista rzecz. No ale to jest w końcu jakiś taki dodatkowy bonus, tak? To jest sekret. Dosyć spory. Szczątki żołnierza Zefo, zabitego za kradzież ofiary na cześć mędrca. Zefo w ogóle całkiem sporzy byli w porównaniu do ludzi. Ale mamy to, jest to rzeczywiście sekret. I zadziałał, co najlepsze. I naprawdę zadziałał. To jest wow, to jest absolutny szok. Nie, ja po prostu... No nie jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę ktoś tak przekminił. Dobra, a teraz tak, zobaczmy, bo tak właśnie, to było to miejsce, w którym do tej pory nie ogarnąłem nic. Dobra, moi drodzy, wracamy. Jeszcze mi niestety złapał telefon drobny i paręnaście minut dobrych musiałem spędzić nad nim. Ale proszę bardzo, mamy to. Dokładnie. Czyli dobrze myślałem, że to jest ten sposób.
Dopiero po czasie, gdy mi się odczepował mózg. Oj, ja przepraszam, ja naprawdę bardzo was przepraszam. Lipki, jesteś głupi. Lipki, jesteś głupi. Nie potrafisz nawet dobrze do miejsca podejść. Już myślałem, że tam znowu spadnę. No myślałem, posiąłbym się chyba. Nie wiem, tym padem. Ojejku. Nie, naprawdę, ja przepraszam za to, co ja czasem robię. Ja wiem. Wy krzyczycie pewnie do ekranu, Lipki, jesteś głupi czy coś. Mogę się przyzwyczaić. Jeśli podejdę z tej strony, to już nie powinno być problemu, prawda? Ja teraz rzucę. Właśnie. To poleci. Okej, to przepaliło całą tą. Całą platformę. Nie trzeba było już tego zrzucać. W sensie całą platformę, cały ten łańcuch. I mamy tutaj kulę rzeczywiście. Można ją również przyciągać, to jest super. Rzeczywiście dzieje się tak, jak mówiłem, że możemy ją na spokojnie tutaj wziąć. Halo? No nie, proszę, proszę nie uciekać. Chodź tu, kulo. No. Chodź. No, prawie. Troszkę tutaj. O, udało się. Okej, okay, co to mi daje? Ja nie wiem, czy ona na pewno ma ten artefakt. Czy ona przypadkiem nie kłamała. Zobaczmy. Chyba dalsza część fabuły leci. Oto jest. W końcu znalazłem nienaruszone przedstawienie tego świętego artefaktu z Zefo. Przypatrz się uważnie. To Miktrul w sanktuarium na Bogano. Widać, że coś trzyma w swej dłoni. Wnioskuję po obrazach, że obiekt ten pozwala osobie władającej mocą dostrzec tajemnicę sanktuarium. Oto klucz i przewodnik. To Astrium Zefo. Tylko kto niszczy jego wyobrażenia? Czemu? Trzeba to będzie zbadać. A jednak wiem, co robić dalej. Znaleźć Astrium, o ile jeszcze istnieje. Astrium. Słyszałeś o nim? Chciałem zobaczyć, co to jest. Ale klucz. Tak, to rozumiem. To wiemy, co mamy znaleźć. A co ta gra odwaliła w ogóle w tej cutscence? Halo, dlaczego zaczęło tak ścinać mowę tej postaci? I w ogóle gdzie my jesteśmy? To jest też dobre pytanie. Znaczy powiedziałbym, że to jest genialne pytanie. Tutaj z tego co widzę mamy kolejny save point, więc ja sobie oczywiście z niego skorzystam. Czy my w tym miejscu nie byliśmy już wcześniej? Nie na to szansa jakaś tam. Pocznijmy i przy okazji wydajemy punkt umiejętności, który przez przypadek nabiłem spadając tam na dół. Drzewko i... tutaj była chyba jakaś umiejętność, którą mogłem rozwinąć za jeden punkt. Tak, mam tutaj jedną umiejętność. To jest przyciąganie tych wrogów, więc też sobie to rozwinę, czemu by nie. Ogółem sporo jeszcze tego mamy. Zasięg rzutu mieczem. Czy ja mam rzut mieczem? O, okej, okay, dobra. To dlaczego to... A okej, okay, to nie jest połączone. Przysłuchaj, mi się wydawało, że te dwie umiejętności są połączone, nie są. Tam też była linia, która się świeciła. Myślę na razie nad tym jakby... co rozumieć? Myślę, że chciałbym pójść przede wszystkim w zwiększenie mojej ilości HP. Oprócz tego... Kurczę, te rzuty mieczem też są ciekawe, ale może jeszcze nie. Najpierw chciałbym pójść na pewno w to, może nawet w przywracanie sobie HP i właśnie maksymalne HP. I potem dalej jakby w uzupełnienie mocy również przy użyciu stymów. I myślę, że tak właśnie chciałbym rozwinąć naszą postać pod kątem właśnie defensywnym mocno, ponieważ jak widzicie, ja tutaj potrafię mocno lamić czasem. I nie mówię już tylko o zagadkach, ale również bardzo i o walce. Dobrze, padawanie. Oczyściłeś drogę. O czym ty mówisz? Mówiłem, że kłamała. Miałam odkryć ten grobowiec. Mam to, czego potrzebowałam. Nie jesteś mi już potrzebny. Możesz to naprawić? Dzięki. Oby nowe szyfrowanie odcięło ją na dobre. Patrzcie, to jest to, o czym mówiłem do was jeszcze niedawno. Kurde. Gro, mogłabyś się przestać ścinać w takich wypadkach. Oj, proszę bardzo, kolejne ulepszenie dla naszego malucha. Procesor sondy szpiegowskiej. Jak to jest hakować inne droidy? No też czułbym się dziwnie, hakując innych. Ale cel jest szczytny, prawda? Rzeczywiście, zobaczcie, ma teraz taki malutki moduł chyba u góry.
Tak, taki malutki moduł ma teraz u góry. Chyba wcześniej go nie było. Sonda szpiegowska. Kontrolować uszkodzone sondy może. Ciekawe. Dobra, ale w ogóle fajny sposób tutaj były na te linie. Nie wiem, czy zauważyliście je. Sondy szpiegowskie o przyciągnięciu ich do siebie. Odezwijmy się do modliszki. Trilla pewnie wie, gdzie są. Łączność już działa? Bez odzewu. Coś jest nie tak. Musimy wracać. Te szyże ich złapali. Imperialni. Ale co chciałem powiedzieć, wracając, że można było się na tych linach tam przyciągać. O Jezu, jak to było cudowne. Bardzo mi się podobało. Nikogo nie ma. Myślisz, że to pułapka? Ostatnio ciągle w nie wpadaliśmy. Czekaj. Słyszysz to? Dźwięk silnika, moim zdaniem. Nas zaprowadzi z powrotem tutaj, a jak widać w ogóle też nikogo znowu nie ma. Więc wszyscy przeciwnicy, którzy tutaj byli wcześniej, zniknęli całkowicie. Tak szybkiego celu chyba nie trafię. Gdybyś trenował, potrafiłbyś trafić we wszystko, co na ciebie szarżuje. Na moją obronę, nie ćwiczyliśmy strzelania do szarżujących rogatych stworzeń. Okej, na razie na spokojnie tutaj chcę przejść. Ponieważ, właśnie, tutaj byliśmy wcześniej. Tych dwóch panów można spokojnie zabić. Tam chyba na razie schodzić nie chcę, czekajcie. Którędy to było dalej? Tu jest jakaś liana, ale z niej na razie nie chcę korzystać. Tam jest coś w ogóle. Kilka, czy ja tam na pewno nie zauważyłem tego mostu? A, bo on był z tej strony, no właśnie, patrzcie. Trzeba pamiętać o takich rzeczach, albo je sprawdzać przynajmniej. Ale chwila. Czy ja właśnie spieprzyłem? Chyba tak. Jeszcze raz. Pobiegnijmy tutaj. Wygarnijmy, co z tym można zrobić. Chyba można skoczyć do góry, nie? Czy się mylę? No właśnie. Tak, oczywiście za pierwszym razem skoczyłem centralnie na środek, typowy lipek. A gdzie nas to zaprowadzi? Kolejne miejsce, tutaj nie ma przejścia, prawda? Nie ma, okej. Okay. Na razie zróbmy coś takiego. I... proszę bardzo, zostać mi się do kolejnej skrzynki. Okej, okay. Na tym mi na razie zależało. Wiedziałem, że tam skoczysz. A, coś tam było. Aurodium, kolejny materiał na mnie świetny. W ogóle strasznie dużo mamy tych materiałów. W ogóle bardzo dużo jest tych fajnych znajdzie. I tak jak mówię, one są głównie kosmetyczne, więc jeśli komuś naprawdę na tym zależy, to może... właśnie z tego korzystać. A czy ja na pewno jadę w dobrą stronę, bo teraz jadę w dół. Ja chyba nie chciałem... nie, dobrze, jadę w dół. Okej, tak, i potem się stąd wydostaniemy. Ale kawał drogi nas czeka. Chyba się na mnie przejmują w takim razie. Wie co? Ja do was wrócę. O Jezu. O Jezu. O Jezu. To ta gra. Okej, chyba ja tutaj widzę jakieś echo. Ała. Aż mnie to zabolało. Został ranny, ale załatwił szturmowca. Piękny był Ostar. A mniejsza, moi drodzy. Zobaczymy się w takim razie na miejscu, chyba że coś jeszcze się ciekawego zdarzy po drodze. Moi drodzy, patrzcie, nas trafiliśmy. Ja tutaj po drodze akurat byłem. I trafiłem na jakiegoś Binga. Bingo! Okej, okay, przepraszam. Tak żarty a propos mojego narzekania na temat tej gry. Jej optymalizacji, tak? Czy optymalizacji niektórych rzeczy w niej. Okej. Okay. Chyba mi nie wyszło, chyba nas poradził ładnie. Oła. Czy on nas zabił? Obudź się. Ej, co jest? To będzie dalsza część fabuły, bo zobaczcie, widzieliśmy moje HP przez chwilę. Okej. Okay. Czyli trzeba było z nim przegrać. BD? Gdzie jesteśmy? BD1? Hej, mały! Gdzie jesteś? BD? Muszę się stąd wydostać. Moi drodzy. Gdziekolwiek jestem.
Wiecie, co to oznacza? To oznacza Polsat. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Chociaż ta końcówka, ojejku, aż mnie coś zabolało, tak? Aż komputer mi stęknął. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie do Discorda. A do czego was serdecznie zachęcam, zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A już w następnym odcinku odkryjemy, co dalej gra ma nam do zaserwowania, bo ta walka była bardzo ciekawa z Bingiem. Hashtag bingo, tak? Oczywiście wszyscy będą pisali potem w komentarzach. Szkoda, że nikt. A tymczasem do zobaczenia, do następnego odcinka i na razie.